Musimy przypominać o takich bitwach, zapomnianych, zupełnie zapomnianych, o których nigdy nic nie było w książkach, w historii, w annałach. Dużo jest takich jeszcze miejsc nieodkrytych, a wartych upamiętnienia i wartych powiedzenia o nim. My się bardzo cieszymy, że dzisiaj jest ten dzień, gdy nasza mała ojczyzna może uczcić wszystkich tych, którzy polegli w obronie naszej wolności, w obronie naszej małej i dużej ojczyzny. To był nasz pierwszy projekt, napisany w celu upamiętnienia bitwy pod Birczą, zapomnianej bitwy przez lokalną społeczność, w której funkcjonuje jedynie pamięć o boju o Borownicę, stoczonym w tym samym dniu, co bitwa pod Birczą 12 września, tylko że tutaj walczyła cała dywizja, tam walczył batalion pułku bardzo dzielnie i pięknie lokalna społeczność Borownicy sobie tą uroczystość pielęgnuje, tą pamięć. Dodanie każdego elementu, który wzmacnia tożsamość jak gdyby lokalną tych ludzi, jest elementem niezwykle ważnym. Oni bardzo mocno czczą takie miejsce w Borownicy, jakieś chyba 15 kilometrów stąd, które łączy właściwie takie wydarzenia. Zarówno tam walczył jeden z batalionów 17 pułku i tam zginął bohaterską śmiercią pułkownik Beniamin Kotarba, a po wojnie tąże samą wieś najechał silny oddział ukraiński i ją właściwie zniszczył całkowicie, mordując mieszkańców. Prawda? Więc bardzo, bardzo smutno. No, ale ciekawe miejsce, bo łączące te dwa elementy. Tutaj jest jak gdyby tylko element wrześniowy, ale warto, żeby on został przypomniany. Chcieliśmy przywrócić pamięć o żołnierzach 24. Dywizji Piechoty. Żołnierzach, którzy już 12 września byli wymieszani, jeżeli tak powiem kolokwialnie, ze względu na permanentne walki 24. Dywizji, na rozbicie brygad Wojska Polskiego, w tym 2. Brygady Górskiej pod Krosnem. W skład 24. Dywizji wchodzili żołnierze z wielu regionów południowej Polski. I to właśnie głosy z południowej Polski, nie od nas, ale z Nowego Sącza, skłoniły nas do tego, żebyśmy podjęli działania upamiętniając tych żołnierzy, ponieważ im się to po prostu należy. Bohaterowie walk o niepodległość Rzeczpospolitej, mieszkańcy gminy Bircza, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dziś do uroczystego apelu pamięci na wzgórzu 470 Chomińskiej w Korzeńcu, aby oddać hołd znanym i nieznanym żołnierzom polskich z 24. Dywizji Piechoty, którzy polegli 12 września 1939 roku w krwawym boju pod Birczą. Pochylając głowy w skupieniu i zadumie, przywołujemy w naszej pamięci wszystkich bohaterskich rodaków, którzy z honorem wypełniali swoją powinność wobec ojczyzny, składając na jej ołtarzu najwyższy dar, własną krew i życie. Tu w okolicy Birczy rozegrał się jeden z poważniejszych bojów kampanii wrześniowej Frontu Południowego. W 1939 roku Wojsko Polskie cofało się z zachodu na wschód, ale także agresja na Polskę była także od południa, ze Słowacji. Ten atak od Słowacji zachodził z polską obronę od skrzydła, także musieliśmy po prostu bronić się przed tym, wycofując się na północny wschód. Planem Polaków było powstrzymanie Niemców i wycofanie się do Lwowa. Jednocześnie właśnie w tej okolicy nadarzyła się, jak się później okazało, niepowtarzalna okazja do zadania Niemcom poważnych strat przez wyeliminowanie, zniszczenie 2. Dywizji Górskiej. To była elitarna jednostka, to byli strzelcy górscy, także tutaj ten teren właśnie był dla nich taki, powiedzmy, no, szkolili się w takim terenie właśnie, byli przygotowani do takiej walki w takim miejscu. 2. Dywizja Górska Niemiecka była jednostką do tej pory niewalczącą. Ona była wypoczęta i w pełnych stanach, liczyła kilkanaście tysięcy ludzi, natomiast 24. Dywizja Piechoty była w zasadzie tą dywizją już z nazwy, na skutek tygodniowych, ciężkich walk odwrotowych, gdzie poruszano się takimi bezdrożami, gdzie był upał, gdzie były te jednostki cały czas bombardowane z powietrza, no to wojsko było mocno
i zużyte, i przemieszane. Można powiedzieć, że no, na kilka tysięcy można tę dywizję szacować, więc przewaga niemiecka była zdecydowana. Wzywam do nas żołnierzy polskich, którzy polegli we wrześniowych walkach w 1939 roku na terenie gminy Bircza i spoczywają w nieznanych dotąd miejscach na tej ziemi. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Dowódca frontu południowego, generał Kazimierz Sosnkowski, polecił swoim jednostkom 11 września 1939 roku zorganizować takie lokalne przeciwuderzenie. Miało to wyglądać w ten sposób, że tu właśnie na tych wzgórzach Jarosławska 24 Dywizja Piechoty, już zmęczona, przetrzebiona walkami odwrotowymi z Naddunajca, miała Niemców powstrzymać, a od północy uderzyć na Niemców miała na skrzydła 11 Karpacka Dywizja Piechoty pułkownika Prugara Kettlinga. Tutaj 24 Dywizja Piechoty powstrzymała atak wojsk niemieckich, natomiast nie nastąpił atak 11 Karpackiej Dywizji Piechoty z Zasanu na skrzydło Niemców, co by doprowadziło do zwycięstwa w bitwie i rozbicia przynajmniej części wojsk niemieckich. Niestety przez chaos, jaki panował wówczas, rwącą się łączność i komunikację, te rozkazy do 11 Dywizji Piechoty nie dotarły. 24 tutaj się broni z nadzieją, że ich opór powstrzyma Niemców i pozwoli uderzyć od skrzydła 11 Dywizji. Niestety do tego nie doszło. Walka była bardzo zaciekła. Polacy bronili się, no ale ostatecznie musieli ulec. Ojciec wspominał ogólnie, że ta bitwa ich dosyć mocno przetrzebiła. Siły pułku tutaj wynosiły przed bitwą około 1000 żołnierzy. Po bitwie w stronę Krasiczyna wycofało i Przemysza wycofało się około 600. W bitwie tej zginęło kilkuset polskich żołnierzy. Zostało rannych, dostało się do niewoli, natomiast Niemcy, straty niemieckie drugiej Dywizji Górskiej wyniosły około 100 poległych i rannych żołnierzy. Wołam bohaterskich dowódców spod Birczy, którzy za wierność ojczyźnie zostali zamordowani w 1940 roku w Charkowie przez oprawców NKWD. Przywołuję pułkownika Bolesława Schwarzenberga Czernego, dowódcę 24 Dywizji Piechoty, który dał przykład niezłomnego bohaterstwa pod Birczą. Podpułkownika Władysława Kaliszka, dowódcę 24 Pułku Artylerii Lekkiej i majora Jerzego Dębowskiego, dowódcę 1 Batalionu Sokole Korpusu Ochrony Pogranicza, który dał przykład najwyższego żołnierskiego męstwa. Stańcie do apelu! Chwała bohateru! Po tej bitwie skrwawione oddziały cofały się dalej na Przemyśl, aż pod Lwów, pod Brzuchowice, gdzie zabrakło już tym wykrwawionym, wyczerpanym polskim oddziałom, przemieszanym zupełnie, zabrakło sił, żeby przebić się do zawsze wiernego miasta. Żołnierze rozproszyli się po to, żeby się zebrać w innym czasie i walczyć o Polskę na wszystkich frontach II wojny światowej. I dlatego należy im się najwyższy hołd i uznanie za tę ofiarę, często najwyższą. I to, że tutaj, na tych birczańskich polach, także ich krew i pot nie poszła na marne. Jest tutaj mnóstwo ludzi, którzy są żywo tym tematem zainteresowani i samo to, że ich obecność o czym świadczy, że po prostu ludzie chcą pamiętać, chcą tutaj takie rzeczy przekazywać następnym pokoleniom i ja myślę, że to jest dobra sprawa dla nas wszystkich. Dla mnie jest to też podróż sentymentalna, bo w tych walkach tu pod Birczą brał udział mój dziadek. Dowodził baterią artylerii w 24 Dywizjonie Artylerii Ciężkiej w składzie tejże 24 Dywizji i na skutek tutaj wielkiego niemieckiego strzału artyleryjskiego, później nalotów samolotów, artyleria dywizyjna została rozbita. W tym zamieszaniu poległ dowódca jednej baterii, kapitan Janeczko, mój dziadek, porucznik Stanisław Babinec, w konsekwencji tych działań dostał się do niemieckiej niewoli. Mój ojciec w czasie tej bitwy jeszcze był dzieckiem, ale niektóre właśnie takie rzeczy szczególne utkwiły mu w pamięci. Sam fakt właśnie tego przebiegu, gdzie
gdzie większość czasu przebywali gdzieś tam w lesie, w jakimś jarze, zagłębieniu, po to, żeby właśnie uniknąć bezpośredniego kontaktu z nacierającym wrogiem. I później najbardziej utkwiającą rzeczą, którą muszę podkreślić, jest to, że jak powracali z tego lasu do domu, to właśnie natknęli się właśnie w miejscu tego obeliska na tych ludzi, którzy tutaj w tym miejscu zginęli. Koło tego potężnego buka tutaj uderzył pocisk artyleryjski niemiecki. To miejsce jest naprawdę wybrane w sposób bardzo trafny i jest szczególnym miejscem w tym rejonie. Tutaj mamy jar taki, tu miejscowo się mówi jar, właśnie może być wąwóz, którym Podhalańczycy po niepowodzeniu ataku na to wzgórze sąsiednie bronili przez ładnych kilka godzin. My jako społeczność lokalna wiedzieliśmy po prostu, że miało miejsce tutaj takie zdarzenia, gdzie nasi żołnierze walczyli o nasze tereny, o naszą wolność. Niemniej jednak niewiele osób o tym wiedziało. Dopiero dzięki po prostu zaangażowaniu zespołu szkół zostało to szerzej rozpropagowane. Zostały mapy historyczne, zostały wiadomości z IPN-u, wszystko po prostu wyciągnięte na światło dzienne i doprowadzone do tego dnia, który jest dzisiaj, że po prostu możemy o tym w szerszym świecie powiedzieć, upamiętnić w jakiś sposób. Bardzo dobrze taki pomnik powstaje, obelisk. On będzie dla nich takim miejscem pamięci, nie tylko jest obeliskiem. Tu będą się odbywały lekcje historii, tu będą szły jakieś rajdy piesze, nazywane właśnie śladami tej bitwy birczańskiej. Miejsce będzie prawdopodobnie żyło i bardzo dobrze. Daleko od wojny, ale każdą taką inicjatywę powinno się wysoko cenić. Żegnał ich wieczorny mrok, gdy ruszali w bój, gdy cichła pieśń. Szliby walczyć o twój dom wśród zielonych pól, o nowy dzień. Polskie prawo dotyczące administracji czy tam prawo budowlane nie sprzyja takim przedsięwzięciom, ponieważ postawienie obelisku z tablicą pamiątkową wymaga takich samych pozwoleń jak budowa domu jednorodzinnego. Wymaga to ogromnych środków finansowych, które kilka tysięcy złotych, a te pieniądze mogłyby pójść na przykład na cele edukacyjne dla uczniów, na promowanie tego projektu. I szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się tego. Szukaliśmy sponsorów, inaczej byśmy sobie nie poradzili właśnie z tego względu, że, jeszcze raz powiem, prawo polskie pod tym względem nie sprzyja inicjatywom społecznym, oddolnym, o nośniku obywatelskim i patriotycznym. Uważam, że wszelkie opłaty powinny być zniesione, jeżeli jest taka podjęta inicjatywa. Również uważam, że wszelkie procedury administracyjne, a w tym przypadku wymagało to mnóstwo pieczątek, bezsensownych pieczątek, powinny być uproszczone do minimum, ponieważ my jako stowarzyszenie, zarząd, pani koordynator, wszyscy ludzie, którzy nas wspierali merytorycznie z Nowego Sącza i innych miejsc Polski, wszyscy pracowaliśmy społecznie. Nikt nie dostał ani złotówki, a wręcz poświęcaliśmy swój czas za darmo i jeszcze sami dokładaliśmy pieniążki, które później były w dużej mierze przejadane przez administrację. Dla upamiętnienia bitwy stoczonej 12 września 1939 roku, stoczonej pod Birczą, salwa honorowa. Do salwy honorowej. Siema. One. Salwo. One. One. Salwo. One. Pamięć jest potrzebna, bo jeżeli nie szanujemy swojej przeszłości, nie jesteśmy warci teraźniejszości, ani nie mamy prawa do przyszłości, jak mówił mniej więcej tymi słowami marszałek Józef Piłsudski. Trzeba dbać o swoją przeszłość i pokazywać te momenty, że nawet w ciężkich sytuacjach, bo tu była niewątpliwie taka sytuacja, walka ma sens. Ilość lat, jakie minęły, nie ma większego znaczenia. Ja zawsze wychodzę z założenia, lepiej późno jak wcale.
Niech to zostanie w pamięci po prostu ludzi młodych, to co miało tutaj miejsce tyle lat temu, te straszne rzeczy, które tutaj się rozgrywały w tamtym okresie. I jeżeli takich rzeczy nie będziemy po prostu dalej kultywować tej pamięci, to po jakimś czasie według mnie zaniknie i bezpowrotnie nie będziemy w stanie tego uzyskać. Jeżeli my pamiętamy o swojej przyszłości, no to mamy taką kotwicę, która nie zagrozi nam żadne ewentualnie wynarodowienie, mówić już takimi bardzo dużymi słowami. No i oczywiście dla uczniów. Uczniowie budują swoje postawy na przyszłość. Pokłon dla panów historyków, którzy pomimo programu, który jest zaplanowany, oprócz tego duży nacisk kładą właśnie na wiadomości regionalne. To jest bardzo cenne i bardzo zasadne. Dzieci po prostu wiedzą, gdzie mieszkają, wiedzą, co tutaj się działo. Nie są po prostu tacy bezimienni, ale po prostu wiedzą, tak w mojej miejscowości było to, co się działo, wiem, skąd pochodzę, wiem, co tutaj jest. Na przykład w październiku mówimy o walkach polsko-ukraińskich. I też można mówić w książkach, tam jest po kilka zdań dotyczących na przykład Wołynia. A tutaj my na lekcjach opowiadamy o tym, co się działo w Birczy w 45, 46 i wcześniej, dotyczącym kontekstu właśnie polsko-ukraińskiego. Więc historia lokalna jest moim zdaniem świetną metodą do tego, żeby przybliżać historię Polski. Jest to po prostu pokazanie następnym pokoleniom, naszej młodzieży, naszym dzieciom, że każda walka w obronie naszej godności, w obronie naszej ojczyzny, naszej wolności przede wszystkim jest istotna. Nieważne, że myśmy wówczas polegli, ale pokazuje heroizm, pokazuje po prostu zaangażowanie i to jest bardzo, bardzo ważne. Jest to przykładem i wzorem, że trzeba po prostu o swoją ojczyznę małą i dużą walczyć i zabiegać. Postawa poświęcenia, patriotyzmu, ale należy pamiętać, ja o tym mówię, że ci żołnierze się bali. Są relacje świadków tej bitwy, która pokazuje strach o swoje życie, ale o życie swojej rodziny. Ci żołnierze, którzy oddali tam życie, którzy nie uciekli, wbrew takim ludzkim odruchom zachowania własnego życia, to zasługuje na podkreślenie i pokazanie uczniom, że należy swoje słabości zwalczać. No i w razie próby trzeba mimo strachu, mimo lęku, mimo bólu, mimo wielkiego wyczerpania, na przykład fizycznego, zrobić to, co należy. Do was zwracam się, potomni. Nie zapominajcie bohaterów, którzy do końca pozostali wierni Rzeczpospolitej. Niech postacie i bohaterskie czyny naszych rodaków, utrwalone w historii regionu i tradycjach oręża polskiego, będą dla nas przykładem miłości dla ojczyzny. Poświęcenie oraz ofiara ich krwi i życia nie była daremna. Dziś w pełni możemy realizować ich przesłanie zawierające się w haśle Bóg, honor, ojczyzna. Chwała bohaterom! Cześć i pamięci!